końcu. Też w sumie gra nie była taka długa. Tylko te ostatnie poziomy to naprawdę były dość trudne do przejścia. I podziwiałam, tak jak mówię, podziwiałam ludzi, którym się udało bez kodów to przejść. O mnie, jak widzieliście, nie za bardzo się udało. Ale i tak nie używałam zbyt wielu kodów i zbyt bardzo takich... nie wiem, jak ten na nieśmiertelność, wszystkie klucze, wszystkie bronie i w ogóle. Więc tak, możecie sobie poczytać, kto ci ciekawy jest. No i cóż, sama gra jest w sumie taka dosyć zabawna. No i taka, no nie wiem, taka rozwalanka na nie wiem, jakieś przerywniki pomiędzy fajniejszymi grami, albo no nie wiem. W sumie nic takiego, znowu nie ma jakiejś ekstra fabuły, ekstra, nie wiem, poziomów. I nie jest jakimś super hitem z dawnych lat. No ale jest to taka, no nie wiem, na takie właśnie luźniejsze dni, jak macie dość jakichś innych takich wielkich produkcji, to właśnie można w coś takiego pograć. Czemu nie? Właśnie fajnie, jak jest więcej osób, można pograć w dwójkę czy w czwórkę przy komputerze, to jest właśnie fajne. Bo teraz gry są tak nastawione, że większość po prostu jak już jest możliwa gra z kilkoma uczestnikami, to jest to multiplayer przez internet. No, a tutaj można sobie siąść przy jednym komputerze i zagrać we dwóch, nie? Takie coś to jest chyba tylko przy konsolach. Przy takich grach. Zresztą gry i tak nie są nastawione na grę przy jednym, że tak powiem, monitorze, telewizorze czy. No. Jakieś dziwne rzeczy lecą. Nie wiem, co to za napisy. Jakieś potencjalne tytuły gry. Czy coś? Nie wiem. O matko! Good Medieval. Jest tam. O matko, ile ludzie wymyślili tych tytułów. Kill, kill, kill. To jest najlepsze. O Jezus. Okej. W takim razie myślę, że zobaczymy. Znaczy. Ciągle mi się myli, że już nie zobaczycie mnie, tylko usłyszycie mnie na pewno. W następnym zagrajmy. I myślę, że będzie to Mass Effect. Już za niedługo. Tylko będę miała chwilkę, to nagram. I będę wrzucać. To na pewno będzie dłuższe zagrajmy. No, ale to o tym będę przy okazji Mass Effect opowiadać wszystko. O, tu macie dialogi w cutscenkach. Możecie sobie poczytać. Znaczy, tych cutscenkach były dwie w sumie. Ta na początku i na końcu. Tak mi się wydaje. No, to jest oczywiście po angielsku. Ja to słuchałam po polsku. No, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. W sumie nic więcej do dodania nie ma. Mogę tylko was zaprosić na kolejne moje let's playe. Myślę, że warto. No,
No. Nagram jeszcze to do końca, żeby były może wszystkie napisy. Ale już teraz się z wami pożegnam. No i tak jak mówię, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych let's playach z serii różnych gier. No, to na razie, cześć.